Witam Państwa w środę 23 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. I jeszcze niedawno Gliwiczanie ekscytowali się wykopaliskami w rejonie Białej Bramy, a już archeolodzy odkrywają kolejny fragment historii miasta. Na zlecenie prywatnego inwestora prowadzone są bowiem badania na terenie po dawnej synagodze przy Placu Inwalidów Wojennych. Odkrywka jest konieczna z uwagi na to, że właściciel działki planuje wybudowanie w tym miejscu apartamentowca z podziemnym parkingiem. Z jednej strony chodzi więc o zbadanie, na jakie potencjalne przeszkody mogą natrafić budowlańcy, z drugiej zaś o dokładne poznanie zabytkowych fundamentów bożnicy, zanim te zostaną bezpowrotnie zniszczone. Na dzień dzisiejszy archeolodzy dokonali próbnej odkrywki gruntu. Decyzję o tym, czy badania będą kontynuowane w szerszym zakresie, podjąć ma wojewódzki konserwator zabytków. Rozpoczynają się 10. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląskie Kobiet w boksie. Na hali przy ulicy Jasnej wystąpią zawodniczki z kilkunastu krajów, m.in. Polski, Niemiec, Czech, Szwecji, Kazachstanu, a nawet Australii. Turniej potrwa do soboty. Jedną z niewątpliwych faworytek mistrzostw jest Lidia Fidura, zawodniczka GUKS Karbogliwice, zwyciężczyni poprzednich 9 edycji. Mamy bardzo dużo krajów, które przyjechały do nas, to znaczy już 13. W tej chwili zjeżdżają się już wszyscy i planem jest to, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia w sprawie, żeby na olimpiady startować. Doświadczenie, a później na mistrzostwa świata, żeby zdobyć już to kółko na olimpijskie. Kto jest faworytem wśród polskich zawodniczek? Kto jest najmocniejszy? Najmocniejszy, bo no, cały czas liczymy na naszą zawodniczkę Lidkę Fidurę, którą będziemy za nią kibicować, ale także za każdą inną Polkę, która będzie startować, dlatego że to jest rywalizacja międzynarodowa i w tej chwili to poziom na świecie się wyrównał w boksie i będziemy z każdego zwycięstwa się będziemy cieszyć. Na pewno jest to gdzieś tam z tyłu głowy, że są to już 10. mistrzostwa i 9 razy wygrałam i fajnie byłoby wygrać 10. raz, także myślę, że to też motywuje. Ile zawodniczek łącznie pojawi się w turnieju? Zapisano jest to 64, ale trudno mi powiedzieć ze względu na to, że to jest po drodze i różne rzeczy się zdarzają. Czasami ktoś zachoruje coś tutaj, ale spodziewam się około 140. Nowoczesne rozwiązania dla armii zaprezentował podczas 23. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Gliwicki Obrum. Jedną z propozycji było oprogramowanie przedstawiające najnowsze systemy obrony powietrznej kraju przy pomocy systemu obrazowania CAVE. Ośrodek zaprezentował symulatory proceduralne do szkolenia operatorów maszyn i urządzeń pozostających na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Oraz mobilny most. Przedstawione symulatory zastosowane będą podczas nowoczesnych, interaktywnych szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu wojskowego. Produkty Obrum, powstające w ścisłej współpracy z MON-em, wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj w parku przy kaplicy Gallich dzieci z gliwickich przedszkoli posadziły 25 drzew. Ich liczba nie jest przypadkowa, symbolizuje ćwierćwiecze polskiego samorządu. Najmłodsi świętowali też pierwszy dzień jesieni. Na miejscu pojawiła się również Straż Miejska promująca korzystanie z odblasków. Zaprosiliśmy dzieci z okolicznych przedszkoli na uroczystość upamiętnienia 25 lat uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. A poprosiliśmy przedszkole, gdyż wszędzie akcje robią dorośli. Chcemy, żeby też te małe dzieci w jakiś sposób poczuły się gospodarzami tego terenu. Już w tym wieku 5, 6, nie, może już te są jeszcze, tu są sześciolatki pojedyncze, ale 4-5 lat. Dzisiaj w parku przy kaplicy Gallich przedszkolaki sadzą drzewa. W wydarzenie włączyła się też Straż Miejska.
Tak, Straż Miejska została zaproszona dzisiaj do udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ rozpoczęło się tak naprawdę w dniu dzisiejszym pierwszy dzień jesieni. Jest to pora szczególna, bardzo kolorowa. Dzieci uwielbiają jesień, liście, kasztany, a dla nas jest to również informacja, że trzeba zadbać o tych najmniejszych przedszkolaków, ponieważ dzień staje się coraz krótszy. I w dniu dzisiejszym strażnicy miejscy razem z naszym wspaniałym misiem rozdają przedszkolakom elementy odblaskowe, po to, żeby były bardziej widoczne i bezpieczne na drodze. W Gliwicach trwa kolejna akcja wspierania uchodźców przybywających do Europy. Tym razem zbierane są śpiwory i materace. Dary przetransportowane zostaną do Berlina. Organizatorką akcji jest polska dziennikarka mieszkająca w stolicy Niemiec Anna Albot. Niezbędny sprzęt można przynosić w czwartek do godziny 20 do Bistra Magnes przy ulicy Plebańskiej 9. Podobna zbiórka prowadzona jest m.in. w Katowicach, Warszawie, Olsztynie i Wałbrzychu. Stanisław Kubic zdobył Puchar Świata w modelarstwie lotniczym w kategorii szybowców sterowanych automatycznie. Dla doświadczonego zawodnika jest to już czwarte tego typu trofeum w karierze. O sukcesie mistrza z Gliwic przesądziły wyniki ostatnich w tym roku zawodów rozgrywanych w Toszku i Raciborzu. Podczas turnieju Trzy Zamki Śląskie Kubit odpierał ataki swoich najgroźniejszych konkurentów, Jacka Żurowskiego oraz Rumuna Mariana Popescu. Pretendenci nie zdołali jednak wytrzeć mu z rąk trofeum, które Gliwiczanin zapewnił sobie znakomitymi wiosennymi startami. Jacek Żurowski, który również reprezentuje barwy Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych, zajął w klasyfikacji generalnej miejsce piąte. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.